mecz kwalifikacyjny to nie jest, ale ten, kto wygra, ten zagra w meczu kwalifikacyjnym do Homestar Cup 21. W kurnym prawym rogu zawodnik Teamu Liquid, Grzegorz Manakomicz, grając oczywiście protosami w kolorze czerwonym. No a tutaj jako niebieski Mikołaj Lazer Ogonowski, również kolega z drużyny Team Liquid. Niedawno się widzieli nawet zawodnicy w holenderskim prohausie, w prohausie czy tam w domu drużyny Liquid. No i trochę potrenowali, trochę poćwiczyli. Lazer przy okazji pewnie podpisał kontrakt z drużyną. No już od jakiegoś czasu jest w Liquid i forma jest całkiem zacna. Mana wiadomo, raczej ma ciężko cały czas. Również nie najlepsze myśli go nawiedzały po Dreamhacku, gdzie po przegranej z Uttermalem pisał, że zastanawia się nad emeryturą. No ale jednak nadal próbuje, nadal walczy, więc chyba jednak się nie zamierza na razie jeszcze poddawać i zmieniać zajęcia tudzież zawodu. Ola! Ile tutaj jest... Ulala, no to jest 10 pojedynków z rzędu wygranych. Oczywiście mówię o pojedynkach turniejowych. 10 z rzędu wygrał Lazer z Maną. Mana ostatni raz z Lazerem wygrał na turnieju ponad rok temu. Też było w Open Cupie, ale to ho, ho, ho. No dawno to było, także wszystkie statystyki przemawiają dość mocno za Lazerem. Ostatnio spotkali się około tydzień temu. No, w sumie też w tych kwalifikacjach do Homestar Cupa, tak jak teraz, ale to były pierwsze, dzisiaj są drugie. Diablo Immortal ma sens, patrząc na zarobki, najwięcej zarabiają gry mobilne. No tak, tak, gry mobilne to jest najbardziej lukratywna część gier dla deweloperów. Przez VPN-a? Tak, tak. Wiem, brzmi to strasznie, ale czasami ludzie używają VPN-ów. No trochę słabo dla Many, że stracił tę probę, ale robi blokadę z pylonem, więc jakaś koncepcja to jest na początek. Grzegorz również wybiera Stargate'a. Żeby nie sprowadzić nas na złą drogę. Tak, tak, dlatego trzeba to przez VPN-a robić. Z jakich VPN-ów korzystacie, czy nie spowalniają internetu? Czasami, znaczy przeważnie to się w ogóle z żadnego nie korzysta chyba. A jak trzeba, to się włącza bardziej. Ale są różne płatne, które też raczej by śmigały. To może być nawet paręset złotych na rok. Jeżeli by ktoś cały czas chciał używać i chyba nielimitowany transfer. Ale nie wiem, czy trzeba w sumie tak tego. Na razie tylko ta jedna probka stracona. No jeszcze ten pylon był anulowany, dlatego Mana ma tutaj troszeczkę większą stratę wpisaną. To by było mega, jakby Overlord padł. Lazer go nie upilnował, ale jednak. Wow, 2 HP. No było blisko, było bardzo blisko. Ucieknie do bezpieczeństwa. Tutaj worek sobie będzie bezpiecznie wisiał. No ale na jedno uderzenie tylko tyle brakowało. Stoi bardzo bezpiecznie Mana Oracle przy trzeciej bazie, żeby jakieś ewentualne zerglingi go nie zaskoczyły i nie zniszczyły mu tej bazy. No to bardzo częsty proceder Lazera, chociaż, bardzo częsty to może złe określenie. Tak lubi czasami zrobić dużo zerglingów na około 35 dronach i właśnie wtedy ta trzecia baza ma być zniszczona. I dlatego wielu protosów woli pierwszą, drugą, czasami nawet kolejną jeszcze Oracle użyć, żeby te bazy zabezpieczać i... No i wszystko jest dobrze. O, Blink! Myślałem, że będzie Adept push grany. A tu jednak Blink szybki.
No tutaj zdecydowanie mana powinien skorzystać i... A, i nie miał za dużo energii już. No, nieudany manewr many, trzeba to powiedzieć, bo trzy drony łącznie za jedną Oracle to bardzo źle. Jeszcze ta druga Oracle jest trochę obita, także nie będzie ponownie jakoś pewnie agresywnie wykorzystywana. Co najwyżej spodziewam się, że do zwiadu, no chyba, że laser będzie gdzieś mocno odsłonięty, ale generalnie nie za dobry początek dla many. Cztery gatewaye. Jeszcze się muszę ukończyć, żeby cała presja many była silniejsza. Kurczę, mana chce taką trzybazówką trochę wjechać. Czwarta też jest w planach. Ciekawe, ciekawe. Razrakie robi migrację dronu skutecznie. Na początek królowe oraz zerglingi kupują czas. Dołączyć mają Ravagery i Roach'e. No tutaj niewiele zrobiło. Chociaż w sumie zniszczenie kryptomorów to jest jakiś sensowny ruch. Jeszcze mana baterię dostawia. Co ta proba tutaj robi? To mnie zastanawia. Tak ją śledzę na minimapie już od chwili jakiejś. Myślałem, że będzie czwarta baza w międzyczasie tej presji. Widać, że chciałby tutaj mana jakoś może agresywniej, lepiej jeszcze podchodzić. Udało się złapać Ravagera, tymczasem no takie finalne przebicie nie nastąpi póki co. No i to jest oczywiście piekielnie istotna sprawa. Laser wykonuje kontratak idealnie najpierw w baterię, tak żeby potencjalnie przywołane jednostki były atakowane. No i zmuszony do recola, ale samej Oracle użyje mana w tym celu. Uła, 10 probek, ładnie używa komendy utrzymaj pozycję. Laser. W ten sposób zerglingi atakują wszystko, co jest w pobliżu i nie biegną do zelotów, więc dlatego te proby tak padały. No i zobaczmy na kolejną wymianę między zawodnikami. Laser ma niebezpiecznie dużo surowców, natomiast za bardzo nie ma larw, tak podejrzewam. Tak, jakieś kilka larw tylko tutaj się pojawia co chwilę. No to są niedociągnięcia, ale ciekawe, czy mana się przebije. No, Grzegorz by... O, wow, tego receivy trafiły w zerglingi. Nie, moim zdaniem to mana jest na prowadzeniu. Przecież on będzie... O Boże. No, tylko żeby nie tracił tak właśnie stalkerów od receivów i jeszcze kolejny został obity. No, śmiało, śmiało. Cały czas mana powinien podchodzić i przeszkadzać. Tutaj jeszcze ten... O, wow. No, nie wierzę, że receive rozwalił kolejnego stalkera. Rozwalił też mana przy okazji Cryptomora. Mniej biomasy to też o wiele cięższe podejmowanie walki jako zerg. Widzę, że przejmuje na klatę niektóre korosywy, ale ten już wyglądał na taki świadomie przyjęty przez Grzegorza. Cały czas ranne stalkery są teleportowane na tył, żeby odnowiły blinka, odnowiły może też osłony i cały czas tak podchodzi. To jest bardzo silna rzecz, oczywiście w dobrych rękach. No, chce zawalczyć jeszcze mana. No i słusznie, bo zostały same Ravagery. Myślałem, że będzie ofensywny blink, ale nie, jeszcze nie. Liczbowo jest cały czas korzystnie moim zdaniem dla Protossa. O, wow, mana podchodzi. Chyba dostrzega swoją szansę. Oracle pękła, okej. Nie wiem, dlaczego wisiała nad zergiem. Oho, 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 mana wskakuje. Drony do obrony natychmiast wyciągnięte, ale jak widzimy, ekspresowo pękają Ravagery. Właśnie dlatego taki ofensywny blink wcale nie jest złym pomysłem. Kolejny blink dostępny. Spadają kule ognia również częściowo na Elazera. No i myślę, że nawet dobre to było, ale się nie przebił. Proporcje w sumie cały czas się utrzymują. Tyle samo jednostek zdolnych do walki. No ale czas mija, a zergów nie ubywa. Nie robi też czwartej bazy mana. Na razie, o mój Boże, tutaj były Bane'y i to jeszcze jakoś, okej, dobra, 21 probek właśnie zniknęło. No to Elazer ma zdecydowanie większe szanse niż jeszcze chwilę temu. Mana zaczął robić charge, ale szarżuje bez niej. No nie, no tutaj to widać, że proporcje są zbyt korzystne dla zerga, jeszcze te plus 1 do lingów też pomaga. No kontratak był naprawdę bardzo dobry. Jednak się utrzymał Elazer. To jedziemy dalej, Grzegorz Mana. No tutaj Mikołaj Laser.
i na początek blokada haczerki, jak typowy protos. Dobra, poczekajmy na rozwój wydarzeń. No tak jak tutaj właśnie też na czacie te wiadomości bym się zgodził, że jakby trochę lepiej kontrolował te stalkery mana, to prawdopodobnie by wygrał, ale ciężko powiedzieć, trzeba by tego doświadczyć. Indy, podpowiesz jak jakieś fajne jaram się jak Storm SSC? Jaram się jak Lord Kolumbijski. Może. Siema Tchuszek, 7 miesięcy, Twitch Prime, dzięki za wsparcie, pozdrawiam. Twoje zdrowie. Poszło. Dobra, Berlingrad to jest mapa, na której spróbuję laser wygrać, a mana oczywiście zremisować. Mapa, która też jak najbardziej może posłużyć do takiej presji, jaką zaprezentował mana. Znowu zergiem nikt nie gra. No nie no, Lambo tam chyba górą drabinki idzie. O, super! Art pokonał Jutermala i gra teraz z Lambo, chociaż Lambo wygrywa z nim 1-0, ale i tak ładny ten sukces z Jutermalem, chociaż Jutermal podobno też na emeryturze, ale trochę gra. Troszkę ciśnie. Zergiem nikt nie gra, no bo zergowie już się dostali, już starczy tych zergów. Już jest Seral Rainer, już nie trzeba kolejny. Oni już wszystko i tak wygrywają. Jaram się jak tęcza. Znaczy co? Dobra, idźmy dalej. 10 dronek na ten moment. 9 chyba jeszcze, tak, jeszcze 9 w tej bazie. I na razie nie powinien kolejnych przesyłać, bo mana czyha adeptką. No, bardzo ładne. O, jak on dobrze to robił tymi zerglingami. Idealnie blokował ciałem i atakował też adeptkę. O, mega dobre. Takie mikro w mikro. Ładna kontrola lasera. No ale idźmy dalej. Jak widzimy, Robo Facility to kolejna jakaś koncepcja Grzegorza. No ciekawi mnie, w co pójdzie. A, ulepszenie do adeptek, ale najpierw jeszcze dostawił gateway'e. Cała baza już oczywiście ma odpowiednią saturację, dlatego każda wyjeżdżająca drona, nieważne z której bazy, pojedzie tutaj. No i w sumie z grubsza wszystko laser tutaj widzi. Aż nie poznaje lasera, bo jak grał z innym protosem wcześniej jeszcze, to tak ten Overlord taki nie był za bardzo zwiadowczy. A teraz w sumie dużo się dowiedział i na 41 dronach właśnie teraz zazwyczaj się zatrzymuje, robi lingi. Po pierwsze, żeby anulować trzecią bazę, jeżeli takowa by była, póki co nie ma, a poza tym kolejne jeszcze lingi do zatrzymania ataku od przodu. Oczywiście bardzo ważne jest też używanie królowych odpowiednie. O co? Mana wpuścił lingi? Aha. To widzę, że klasyka. Skąd te lingi tutaj? No ten recall to mnie zaskoczył jak mało co. Ale w sumie to laser nie zbił chyba żadnej propki. Jeszcze kolejne lingi miały biec. No i on będzie biegał jeszcze chwilę. Jeszcze trochę się pokręci. No jak do tego doszło, nie wiem, ale to na pewno nie jest dobre dla many, bo teraz laser może spokojnie dorobić drony, a często jeszcze by nie mógł, jakby te adeptki tam działały. Czasami nawet zergowie przecież tracą dużo drony, laserowi też się zdarza. No, a teraz ich nie traci na pewno. Teraz to proto spróbuje nie tracić probek.
końcu mana się wykluwa, wychodzi na mapę. Ale widzimy, że jego sytuacja jest co najmniej zła. Nie ma trzeciej bazy, jedyne co ma to technologię. Disruptory, Blinkstalkery, czyli spróbuję to jakoś taką dwubazówką jeszcze pociągnąć. Ktoś się akurat tymi adeptkami ładnie ustawia, ale po prostu zerglingów jest za dużo. Teleportacja w okolice trzeciej bazy. No i tutaj też widzi troszeczkę obserwatorem mana. No cóż, no nadchodzi ten push, który w zasadzie albo wygra, albo nie wygra rozgrywki, bo no jeżeli to nie wejdzie, to już nie ma prawa chyba wygrać spotkania mana. No jeszcze go laser tutaj złapał. To też bardzo dobre dla Mikołaja, bo w ten sposób minimalizuje i właśnie no, pomniejsza na pewno nadchodzące zagrożenie. Baza na godzinie 12 może być celem many, bo tutaj jest troszeczkę mniej biomasy. Ta autostrada idąca środkiem jest problemem. Jeszcze laser z wiatowersirem prowadzi, no ale to wiadomo, że atak nadchodzi. Nie ma jakiegoś szczególnie dużego oddziału laser. Ale w sumie supply blocka nie będzie posiadać. No tylko się bronić, no tylko tyle, tylko wytrzymać. Nie wiem, czy w tym miejscu laser powinien stawiać opór. To może być błąd tego zawodnika. Chociaż... Okej, jeszcze kontra lingami. Tutaj na pewno mana zmuszony zostanie do przywołania adeptki. Ale jedna, może dwie. I ewentualnie super bateria też będzie aktywowana do defensywy. On chyba cofnął się adeptkami. Nawet ciekawy pomysł, ale nie wiem, czy taki będzie wymarzony. O, nie aktywował super baterii, dziwne. O, wow, tutaj kule za to świetnie eksplodowały na królowy. Chyba 4-5 queenów zniszczonych. Mana wpuścił te lingi, a chyba nie musiał, no bo miał energię na baterię. Więc można było tego warp gate'a dalej leczyć baterią. Może tu się jeszcze coś ciekawego wydarzy. Czwarta baza lasera zniszczona. Ale to nie oznacza, że Mikołaj przegrywa. Na razie... O, lala. O, dobra, nie wpuścił lingów mana. To było ważne. To mu się przyda. No ale teraz tak, laser wie, że nie ma tylu adeptek w tym ataku. W tej sytuacji, więc zerglingi mogą po prostu zrobić różnicę. Mana nie walczy wszystkim, co posiada. No, to będzie problem. O! Ba, zniszczył jeszcze Warp Prisma! No i poddaje się mana, bo wie, że bez Warp Prisma, bez Disruptorów to jest niemożliwe. Zostało mu 12 Stalkerów, 7 adeptek. Elazar miał dużo, dużo więcej, no i też się szybciej by odbudowywał. GG! Czyli no, ten 11 mecz turniejowy. Elazar wygrywa z maną. No i Mikołaj zagra w meczu kwalifikacyjnym na Home Story Cup. Zmierzy się albo z Hardstemem, albo z Drogo. Na pewno to spróbujemy zobaczyć. Ale jeszcze Harstem Drogo grają ze sobą. No to teraz tak, albo do Arta wskoczę, albo Harstem Drogo, myślę. Bo Art chyba jeszcze gra z Lambo. No dokładnie, jeszcze grają. Wykrzyknik Geralt. To też ładny klip. Siema Blake'o, witamy. Cześć wszystkim. Narcie, jakie statystyki. Zerg był przez 5% czasu StarCrafta najmocniejszy, teraz 5% i Protoss 90. Milion od razu.